Siemanko, z tej strony Kamyk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie dosyć specjalny odcinek. Po pierwsze, odebraliśmy nagrody wszystkie ze sklepu, jakie były w sensie tak automatycznie przypisane. Po drugie, będę grał bez tego przycisku, bo jest wciśnięty. Czemu? No, to ludzie, którzy byli na live'ie, to wiedzą. Drugi pad też ma lekkie zgrzyty, więc będziemy dzisiaj grali z utrudnieniami, ale cóż, zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie, zaczynamy. No i zaczniemy od tego właśnie, że wpadło dużo tego. Dudek, Herrera, Adams, Verde, Position Modifier i tak dalej, samuraje, nie samuraje. Odbieram to, bo wszedłem właśnie w obiektywy. Jeszcze mamy 44, a do tego mamy 11 paczek w sklepie. No i oczywiście te paczki nie będą liczyły się do tego, co tutaj będzie jakby. Zobaczcie, ile tego jest, ile tutaj jakby przez przypadek tych rzeczy tutaj trafiło, ale mówię, ja po prostu to otwieram, ale nie będę brał ich do challenge'u, czy mam je wziąć? Dajcie znać w komentarzach, czy brać te paczki do challenge'u, bo w sumie to by miał być draft to glory, ale dostaję te paczki za to, że gram mecze w drafcie, a nie dlatego, że wykonuję jakieś SBC. Więc dajcie znać, czy brać te paki, które teraz otwieramy, czy korzystać z nich, czy nie korzystać z nich. Ja sobie to wszystko wyślę gdzieś tam na trade pile i wtedy coś wymyślimy. Także otwieramy, jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę. A, mamy draft token pack, więc dzisiejszy draft będzie z tokenu. No dobra, no skoro już nam dają, no to co, mam skwikselować, mam nie przyjąć? Skoro dają, to biorę 3 rare gold playersów z Premier League i tak dalej, no nawet jakieś tam 8-3 plus, ale chyba nikt specjalny to nie będzie. Vardy. A więc tak jak mówię, muszę waszą opinię w komentarzu poznać. No i otwieramy jeszcze jakieś w ogóle wypożyczenia z ikon, toty zawodników będą. Ale dobra. Tutaj będzie chyba jakaś fajniejsza paczka. 580 plus, to też zobaczmy. Nie ma żadnej karty 83 plus, więc lipa. Koronę sobie squixelujmy. Ale teraz będzie 11, 81 plus chyba? Nie, to też 5, tutaj jest 1181 plus. Kolejnych 5 jest Inform, ale jakiś tam nisko oceniony z Nigerii. I Anacho, Musiala. A Musiala przypadkiem nie jest w tym Future Star? A nie, bo to już nie ma Future Starsów, tylko są Liga Mistrzów. Nieważne. 81 plus, razy 11. Jest jakaś karta 83 plus, ale nie jest to nic specjalnego. Muniain, De Vrij, Martinez. Okej. Rozumiem. I na koniec chyba jeszcze dwie paczki zostały, obrońcy i wypożyczona karta Toty. No proszę, Włoch na bramce, kto tam miał informa na bramce? Audero, okej, niech będzie. Pope też ładnie zagrał teraz, w ten weekend. Bardzo ładnie tam rączki wyciągnął, no i wypożyczona karta Modricza, okej. Tak jak mówię, nie używam jej, przechodzimy do draftu i zaczynamy draft. Zaczynamy draft z... A! Jeszcze w ogóle nie powiedziałem wam, jaki draft. Oczywiście, no jaki draft. No i pan o niku AJJ, draft rzut kostką. Przy każdym wyborze rzucasz kostką. Jeśli wypadnie jeden, to wybierasz pierwszego zawodnika, dwa drugiego i tak dalej. Jeśli wypadnie 6, to mogę sam wybrać. No to dodajmy to na ekran. No to mamy kostkę w lewym górnym rogu. No i teraz roluję po raz pierwszy, żeby wybrało nam formację. I formacja będzie to formacja numer 3. 4-4-2 w wersji defensywnej. Okej. No to kapitan. Czy mamy jakiś... O Jezu, 2, 3, 5. Byle nie dało mi jakiś jedynki albo czwórki, błagam. 3, okej, no wiadomo co bym wolał, ale Jairzinho nie jest źle, szkoda tylko, że on nie ma pozycji swojej. No i tutaj na napastnika bez żadnego znaczenia, kogo tutaj będziemy mieli. Teraz 6, naprawdę teraz 6, Andre Silva. Dobra, wybieramy kolejnym, no i zobaczmy. Jest, no nie ma tutaj szału, Robert, Crouch, 6 znowu, no teraz mi daje 6, weźmy Jamie Vardy. Niech będzie Jamie Vardy. Lewa pomoc. Patrzymy znowu i tutaj jakiś Rashfordzik to w sumie by siadł. No ale jest Belali. Ok. Defensywny pomocnik już roluje. To będzie 5. Fernand Beltran. Drugi defensywny pomocnik roluje kostką. O Jezu, jedyne...
jedyneczka, tak jest, ale siadło, ładnie. Chciałem wyprosić jedynkę i proszę. Dobra, otwieramy dalej, rolujemy w tym czasie i wypada nam dwójka, a niech będzie. Defensywa, środek obrony, rolujemy. Oj, czwórka, szkoda, że nie czwórka, ale ten draft byłby potężny, gdybym mógł wybierać te karty, które bym chciał. Znowu szukamy i tutaj będzie piątka. Marquinhos, nie jest źle, można było Shawa, nie, w sumie były w miarę spoko tutaj wybory. Prawa obrona, znowu kostka w ruch i tutaj Zamrotta jedyneczka, dobrze, bardzo mnie to cieszy. Zamrotta w wersji World Cup, a na bramce będzie trójeczka. Schmeichel, też nie ma tragedii. Dobra, idziemy na drugiego bramkarza, rolujemy i zobaczmy, kto tutaj będzie. Dowolny wybór, no nie ma tutaj szału, weźmy tego Diogo Costę. Środkowy obrońca, numer jeden, to jest Pablo, no ale tutaj też lepszych wyborów za bardzo nie było. Kolejny wybór i kolejny rol kostką, to jest piątka, Pau Torres. Kolejny wybór, kolejny rol kostką, Musiala, jedyneczka. Szkoda, czwórka, no dobra. Jedziemy dalej, kostka w ruch i numer dwa, Żul. No to niezły Żul. Kolejny wybór to będzie to i to będzie czwórka. No i zobaczmy, co ta czwórka nam przyniesie. Karim Benzema wersji Toty. Let's go, let's go, nice. Rolujemy dalej i tutaj dowolny wybór, ale... Okej, Martinelli w sumie spoko w tej wersji. Nie miałem okazji nim zagrać, ale jak najbardziej chętnie zagram. Tutaj dajemy Benzemę i wygląda to już solidnie. Potrzeba by było jakiegoś fajnego, defensywnego pomocnika. No tutaj raczej piątka to nie będzie Iwobi. Kolejny wybór, kolejny raz rzucamy kostką. Dwa! Dwa! Dało dwa, nie, no powiem wam, fart jak cholera. Co prawda zgranie spadnie, ale to już nas mniej obchodzi. Kolejny wybór to będzie piątka. O Jezu, Messi. Ajajaj, szkoda. Do tego Wardiego Messi by wleciał jak złoto. No ale jeszcze dwa wybory. Tutaj mam, powiem wam, te dowolne wybory to mi dają... Naprawdę słabe. No i jeszcze mamy ostatni wybór, dwójka. David Garcia, okej. No i trener, wybierzmy, no i zobaczmy, co tutaj będzie jedynka. Steel. Czy ten draft jest mocny? Nie. Czy jest słaby? Też nie. Środek pola mamy przepotężny. Mamy jakieś tam zmiany, ten Openda ma nawet 98 tempa, więc jakbyśmy chcieli, to spoko. To co? Gramy. Mamy pierwszego przeciwnika. Przypominam, L1 mi nie działa. Przycisk odpowiedzialny za wiele rzeczy, takich jak lepsze przyjmowanie piłki, takich jak wypuszczanie kolegów do ataku. Naprawdę będzie to ciężkie. Mam nadzieję, że on nie będzie jakby wciśnięty, ten przycisk. Wiecie, o co chodzi, że nie będę cały czas z tym dribblingiem chodził. A mam nadzieję, że tak nie jest. Ale chyba tak jest, niestety. Że ten przycisk jest wciśnięty, czy nie? Nie, bo by wtedy wybiegali. Okej, ten przycisk nawet nie jest chyba... taki zły i on w miarę działa, tylko się nie klika. No nie wiem, dobra, coś tam pomyślimy, Jarzynio. Benzema. O Jezus, Vardy, coś ty zrobił. Ryba pauzuje, ryba będzie zmieniał. Nie, no i... Ja nie wiem, jak to jest, centymetr obok jest mój obrońca i on tego nie broni. Jeszcze taki platfusowaty strzał, ale dobra, przegrywamy 1-0. Nie ma wymówek, bo mam dobry skład. Jak na to, że kostka wybierała mi skład, to ten Hulit nie jest zły. Co prawda, wiadomo, Dante w obronie, no to nie jest najlepszy zawodnik, ale Yaya Touré, Hulit, Benzema, to są fajne wybory. Jarzynio tak samo, nie ma co narzekać, a teraz jeszcze Karim Benzema, ale z Van Dijkiem to przegrał tragicznie. Benzema! No oczywiście, po krótkim nie ma co strzelać, zauważyłem ostatnio, gdzieś po jakimś patchu musiało to się zmienić, ale naprawdę krótkie strzały nie oddają. Martinelli, Benzema! Niestety, ale jeszcze pomoc lekka nadjechała. Może tutaj Yaya Touré, Rudhulit, jeszcze Benzema, niestety nic nie wchodzi, nie mogę zmienić zawodnika, 2-0, nie mogłem zmienić zawodnika, przyzwyczajony do tego, że w takich
bliskich sytuacjach w obronie zmieniam sobie zawodnika, nie mogłem tego zrobić, spamowałem ten, a ten przycisk mam nienaduszalny, przegrywamy 2-0. No niestety, kiedy pad nie działa do końca, to przykro się gra, bo nie do końca robisz to, co chcesz, no ale trudno, no. Trzeba było odkładać pada grzecznie na miejsce, tak? Po co grać w FIFA, jeżeli tracisz pady? A może Martinelli? Nie. No Benzema! Błagam. Może teraz Vardy? Dobra, mamy 2-1. Wracamy. Dobrze, skipujemy to. O! Zaczął się naciskać ten przycisk. Trochę gorzej, ale... Jajaturę! 2-2! Szybki comeback! 7 minut nam to zajęło. Chciałem podać, chciałem jakiś ball roll zrobić, ale mówię, nie, on tak kryje pół na pół. A myślę, że Jajaturę jest w stanie wykończyć sporą ilość piłek. No i też tak zrobił. Lewa noga. Mamy comeback. Koniec pierwszej połowy. 2-2. Jak na to, że nie działa mi ten L1, to powiem wam, nie jest źle. Zacząłem się przełączać więcej prawą gałką. Zresztą sami widzicie po strzałach, że to my mamy przewagę. Gramy drugą połowę. O nie, po co ten timeowany strzał był hulitem? To bym sam to zakończył, bez timeu, znaczy bez na zielonym. Oh. No, Jajaturę, druga bramka, 3-2. I wychodzimy na prowadzenie w tym drafcie. Piękna sprawa, cieszy mnie to niezmiernie, że... O, że proszę, że tak, z fałsza, pyk, bez szans, piękna sprawa. Ale to robi Jarzy. Oj, ten boss, final boss został. A supek, kituwa. No, dawaj, Jarzynio, dawaj. Nie, padnie, nie. Okej. Okay. No, Martinelli, Vardy. Vardy! 4-2, 71 minuta. No i uśmiech na mojej twarzy, powiem, że mimo tego, że nie do końca wszystko działa, to blisko jesteśmy drugiej rundy. Vardy. O! Przeszło obok bramkarza. No i ryba team. Dziękuję bardzo. See ya next time. A my gramy w kolejnej rundzie. Ale patrzcie. Jakby teraz jak da montażysta zbliżenie, to ten przycisk się naciska i on po czasie odskakuje. Jest nadzieja dla niego. Druga runda. Marsylii. Druga runda. A przeciwnik ma Mesliera, Kinga Vidicza, Rice'a. O, ma Ronaldo. Ciężko będzie zatrzymać tego Prime Ronaldo, ale się postaram. Pek, 1-0, nic nie mówiłem, skupiłem się na akcji. Karim Benzema czekał, koleś nie wiem gdzie miał obronę, bardzo ofensywnie miał ją ustawioną, ale spoko, jakby mi to odpowiada, niech tak gra dalej. O, nawet tak może grać dalej. O Jezu, czemu Vardy się zatrzymał? To nie wiem, ale mogła być 2-0. Niestety, remis. Nie mogłem się przełączyć w obronie. Tak prawą gałką ciężko mi w tak samej obronie. O, koleś tutaj będę się cieszył, widzę do środka boiska. Ciekawa opcja. W samej obronie, jak już jestem w polu karnym, to często przełączam się L1, to zauważyłem. Kiedy sobie wybieram defensywnego obrońcę, to zupełnie inaczej wygląda, tak jak tutaj się przełączam, ale tutaj już bym się przełączył właśnie L1. O, i teraz jakoś to tam wyszło, ale no widzę kiedy jak się przełączam. No to jest teraz panika w obronie i zaraz tracimy drugą bramkę. Nie, bo się przesunąłem bramkarzem. Okej, Vardy. Vardy versus King. Vardy! Dziękuję bardzo. 2-1. Pięknie. Jamie Vardy na zielonym. No i przechodzimy na prowadzenie. Koleś ma ultra pressing jakiś ustalony na mnie, ale spoko, mnie to cieszy. Dziękuję. 3-1. Nie ma koleś obrony, no nie ma.
jak już przejdziemy dalej, to rozjeżdża się całkowicie, tak jak to było w wypadku tej akcji. Mnie to cieszy. 3 do 1. Cztery, jeden, dribbling, kręciołek, R1, co tylko chcecie. 4 do 1 prowadzimy i oczy nasze są skupione na półfinale. A nawet już są w półfinale nasze oczy, gdyż przeciwnik postanowił, że wyjdzie. Karim Benzema, 2 gole, 2 asysty, bardzo ładnie, dziękujemy bardzo. Crossboy postanowił, że odejdzie. 4 strzały mieliśmy, no ale takie 100% raczej. 5, 2, 4, 1, no to półfinał. Cezar, środek obrony nie jest to jakiś tam mega dobry skład, no ale zobaczymy, jakie zmiany tutaj będzie wprowadzał mój przeciwnik. Zobaczmy, kogo wprowadzi przeciwnik. Davis chyba na lewą obronę. O jest Davis za Martineza. I co, jedna zmiana? Nie, no miał co najmniej dwie, ale chyba tego nie zobaczymy. Davis na napad chyba wszedł. Dziwne. Oj. O, nie wierzę. Nie wierzę, że on tego nie trafił. Przecież to było lecz. Ej, czekajcie, pat mi się naprawił. Niesamowite. Działa L1, normalnie mogę zmieniać zawodników. Piękna sprawa, wyrobił się po prostu chyba i zaczął działać normalnie, odskakuje teraz normalnie. Na początku w ogóle nie odskakiwał, później z każdym kolejnym meczem odskakiwał jakby lepiej i teraz zaczął normalnie odskakiwać, więc piękna sprawa. Zaraz jeszcze się okaże, że z działającym padem stracę bramkę. No może tak być, ale oby nie. Pogba. Wyjdziemy stąd? Nie? Okej, wybijmy to. Dobra, przegrywamy, co prawda, no, nie, jest remis, to dla mnie jak porażka, ale patrzcie, działa. Nice, piękna sprawa, zaczął działać. To dla mnie jak win. Jorginho, to jest kocur, strzela bramkę, heel to heel. Po krótkim, no i jeżeli nie, jego prime WC 92, nie mam jej, mam tą 90, ale w każdym razie strzelamy, piękna sprawa, 1-0. Vardy, nie, ten Vardy jest popsuty, no drugi raz, żeby mi taką rzecz zrobił, wow. Karny, tak jest, Benzema wraca się przez przypadek, nie wiem, jak co myślał sobie Gabriel, faulując tutaj pięknego, francuskiego napastnika Realu Madryt, a teraz Yaya Touré, prawy górny, dziękuję, 2-0. No i kto by pomyślał, że kostka wylosuje nam draft, którym dojdziemy do finału, 2-0, 65 minuta, przeciwnik się poddał, te dwie moje jeszcze poprzeczki Vardim, to było coś strasznego, ale jesteśmy w finale, no i tam czekamy na naszego oponenta. Finał, Rosario, Maestro Kimpembe, coś kojarzę, że to nie jest, nie, chyba to nie jest jakiś tam prosik. Jak mnie zjedzie, jak szmatławca to będzie, ale to chyba nie jest prosik. Dziękuję bardzo, 1-0 w finale, 3 minuta. Ja mało mówię przy budowaniu akcji, tutaj grając tą serię, ale staram się każdy draft dla was wygrać, żeby były lepsze nagrody, żeby wam się lepiej oglądało. Co prawda, frekwencja oglądaniowa spada, nie wiem z czego to wynika, może po prostu nie lubicie draftów, ale liczę na to, że kolejne odcinki będziecie wybierali, znaczy oglądali z chęcią, a teraz z chęcią strzelimy bramkę numer 2, nie strzelimy. O Jezus Maria, przecież to... Nie, no to był dramat. Kogo ja mam tam na lewej obronie? Przecież ten Mbappe to tam w ogóle wjechał i Dante... Aha, Dante mam na SIO. Ten Mbappe biegł, a moi nic. Próbowałem coś z tego zrobić, ale sami widzieliście, jak to wyglądało. No co najmniej zabawnie. No trudno. Rudhulic z kontuzją. A może Yaya Touré bez kontuzji? Zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. A wiecie co? A, uderzę na siłę. Może coś siądzie. Kto to wie? Yaya Touré. Na siłę. Bum! Gol! Wpadło! Wpadło 2-1, ale pieprzną. O kurde! Oj. Co tu się stało? Ja muszę zobaczyć to podkręcenie. No po prostu uderzył jak z karnego. Co za petarda. No nie było widać tego. 10 minuta, a my wygrywamy. 2-1.
No nie, znowu do Mbappe. Jak tu go zatrzymać? Nie, 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 wstawaj, Michael! Jezus Maria, co tu się dzieje? Oj, 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 oj. Dobra. Nie. O, nie w ten sposób. No pressing po utracie piłki. Straciliśmy piłkę. 26 minuta. Mamy remis. Szkoda. Bramka, bo co to bramka, że w ogóle zrobił? Za lekko kopnąłem piłkę, zdecydowanie za lekko. To było, to przypomniała mi się bramka tak z Ekstraklasy, gdzie miało być podanie, a wyszedł strzał. I to mniej więcej coś takiego wpadło. No dobra, ja turę, tu strong. O, Benzema. Prawie. Koniec, wygrywamy 3-2 po pierwszej połowie finału draftu, co mnie niezmiernie cieszy. No i w drugiej połowie mam nadzieję na poprawę tego wyniku. Przeciwnik miał dwa strzały. Okej. Robię pierwszą i jedyną zmianę w ogóle w tym drafcie, jaką zrobiłem na razie. Dajemy tego Opendę, który ma 98 pace'a i myślę, że po prostu z Wardiego tutaj dobrze zamieni, jeżeli będziemy dawać prostopadu piłki. Zostało nam 19 minut i wygramy finał. Czy przeciwnik będzie napierał? Oczywiście. No właśnie, o tym mówimy. Openda! Openda! Zamknął chyba rychę i teraz wszedł, zrobił to, co do niego należało. Pomknął do przodu. No i mamy 4-2 w finale. Kostkowy draft. Piękna sprawa. Koleś strzelił jeszcze na 3-4, ale my kopiemy piłkę. Jest GG 4-3. Wygrywamy finał. Openda dał nam to zwycięstwo, co mnie niezmiernie cieszy. Cieszy też to, że no, całkiem nieźle idzie nawet w tych challenge'ach. I naprawdę jest nieźle. No tutaj ten gol, powiem wam, na Yaya Touré, no to jest w ogóle jakaś kpina totalna. Fajnie, że tam się pad odblokował, to w ogóle było najlepsze. No ale nie, no nie rozumiem tej bramki w ogóle, nie? No kopnął, okej, dobra. Tak czy inaczej wygrywamy. A, jeszcze mieliśmy zobaczyć tą bramkę z rzutu wolnego. Yaya Touré kropnął okrutnie. No ale zobaczmy, czy to było takie ciężkie do tego, żeby wyjąć. No, siłę to on... No, w sumie to skręcała piłka, ale no tak blisko to było i tak mocne. Gdyby to szło bardziej do prawej, okej, zrozumiałbym, ale to było blisko, no ale jednak siła, moc i uderzenie. Fajnie, że takie coś weszło. Cieszy też kolejna wygrana, o tym oczywiście wspominałem. 5-2, 4-1, 2-0, 4-3, najciężej w wielkim finale, ale mamy to i znowu... O nie, teraz paczka za 25, za 25 i za 35, więc to są chyba w ogóle jedne z najlepszych nagród, jakie dostaliśmy, bo dwie paczki za 25 i jedna za 35, no to już value całkiem nieźle, niezłe, ale czy będzie coś ciekawego w pasce. No tutaj karty powyżej 83 nie ma. Czy coś jeszcze do tego? No nie. Wszystkich sobie wysyłamy do klubu. No to jeszcze paczka za 25 tysięcy. Tu jest karta 83+. No ale wiemy, że to nie będzie nic więcej niż 83. Hradecki. 3000 końców. Cieszy niezmiernie. Żurkowski na Quixel, więc mamy na kolejny draft z końców. Nawet nic nie muszę za bardzo sprzedawać. No i paczka za 35 tysięcy, więc zobaczmy. Nawet nie ma karty 83+. Znowu Polak. I to pewnie będzie Fabian. Tak patrzę sobie. Tak, jest Fabian. No, znowu nie oddało, znowu jest dosyć słabo. No ale cóż zrobić, Nie zawsze, nie w każdym odcinku będziemy mieli fajne karty. Mamy 19 tysięcy, jeszcze oczywiście paczka dla was z podglądem. A ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za to, że oglądaliście kolejny odcinek ze mną. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!